Nowo otwarte Centrum Rehabilitacji ProfMed na Piaskowej Górze przy ulicy Westerplatte oferuje rehabilitację dla każdego i bez skierowania lekarskiego. Tak naprawdę szykujemy się do kontraktu z Narodowym Funduszem i ZUS-em, więc mamy pełną gamę zabiegów. Wszystko, co musimy spełniać, czyli od elektroterapii wszystkie rodzaje prądów, czy jonoforezy, galwanizacji poprzez TENS, czy również elektrostymulację. Światłolecznictwo, czyli soluksy, laseroterapia, magnetoterapia, jak również masaże i gimnastyka korekcyjna, gimnastyka ogólnousprawniająca, kinezyterapia, czyli tak zwany, wielu pacjentów wie, co to jest ugól. To jest taka klatka, w której w podwieszeniu wykonują ćwiczenia. Również mamy jako w sumie jedyni w Wałbrzychu wannę z hydromasażem. Jest to całościowa wanna, w której możemy również wykonywać masaże podwodne, które są bardzo skuteczną formą leczenia na wiele schorzeń, od ortopedycznych, również neurologicznych, problemach z mięśniami, również problemach dnia codziennego, bóle kręgosłupa, bóle stawów, również zawroty i bóle głowy, ponieważ rozluźnione mięśnie spowodują zmniejszenie ucisku na struktury nerwowe, które zaopatrują mózg, a mózg wtedy boli, tak, w cudzysłowie oczywiście, ale bolą tak naprawdę uciski na odcinek szyjny. No i słynna, ale mało dostępna do tej pory kriokomora. Proszę powiedzieć, co to jest i dlaczego ona jest taka skuteczna? Kriokomora to jest coś, co jest tak naprawdę często niedoceniane albo często nieznane. Kriokomora jest to pomieszczenie, które składa się z dwóch elementów. Pierwszy element to jest przedsionek, w którym jest adaptacja pacjenta do niskich temperatur. Warto powiedzieć, że temperatury są od minus 90 w tym przedsionku, aż do minus 160 możemy u sportowców obniżyć tak temperaturę za pomocą ciekłego azotu. Co za tym idzie? Ciekły azot wcale nie jest wilgotny, jest wręcz suchy, tak? Gazy są suche. Przez to ta odczuwalność tej temperatury jest oczywiście zachowana, ale nie jest nieprzyjemna, tak jakbyśmy wyszli na minus 25 stopni na dworze, tak? W zimę, to byśmy od razu zamarzali. Natomiast w kriokomorze odczuwamy tylko ten chłód, ale nie odczuwamy żadnych nieprzyjemnych czy dolegliwości. Kriokomora tak naprawdę ma wszechstronne zastosowanie, od chorób psychicznych również, problemów psychologicznych z depresją, która jest też często teraz spotykana, ponieważ większa ilość endorfin, czyli hormonów szczęścia i po wyjściu z takiej kriokomory i zabiegom ruchowym, czyli na sali gimnastycznej, podnoszą się te endorfiny, wtedy ten pacjenci częściej są pozytywnie nastawieni do świata, tak? Po takich serii oczywiście takich zabiegów, poprzez zabiegi ortopedyczne. Tutaj mamy szeroko spektrum popisu, tak? Po wypadkach komunikacyjnych, chorobach kręgosłupa, chorobach stawów obwodowych, również po takich przypadłościach dnia codziennego, tak? Zmęczeniu organizmu takim dniem codziennym, czyli pacjenci biurowi, tak? Którzy siedzą, tak jak ja nawet siedzę za biurkiem i wstają, to mają te dolegliwości bólowe coraz częściej, tak? Złe ustawienie sylwetki ciała, czy w aucie, tak? Kierowcy, choroba też cywilizacyjna, w ogóle problemy kręgosłupowe, również problemy takie neurologiczne, tak? Często pacjenci neurologiczni mają problemy z mięśniami swoimi. Zimno, krioterapia powoduje obkurczenie naczyń zewnętrznych, czyli skóry, tak naprawdę naczyń w obrębie skóry. Ale wewnątrz tak naprawdę organizm musi się bronić przed tym zimnem, tak? Bo inaczej byśmy zamarzli, no i nikt by nie ryzykował wejścia do kriokomory. Ale że nasz organizm jest taką zdolną maszyną, bo jest najlepszą maszyną, jaką można sobie wymyślić, wymarzyć, wewnątrz ciało się rozgrzewa, powoduje poszerzenie naczyń krwionośnych, a przez to tam dociera więcej krwi z tlenem. Tlen jest leczniczy, tak? I wtedy mamy szybszą regenerację stawów, tak? Czyli działanie wewnętrzne, narządów wewnętrznych, poprzez naturalne procesy zachodzące w organizmie, ale również mamy aspekt kosmetyczny, tak? To nie jest tylko leczenie osób starszych, czy osób po problemach, czy osób z problemami psychicznymi, ale również osób, które mają problemy skórne, tak? Czyli wszystkie problemy dermatologiczne. Zimno obkurcza naczynia, a przez to wszystkie skóry tłuste, skóry trądzikowe bardzo szybko ulegają leczeniu i zapobiegają powstawaniu nadmiernym produkcji sebum, tak? To wszyscy osoby, które mają z tym problem, to wiedzą, jaki to jest duży problem. I kriokomora, ogólnoustrojowe leczenie, jak najbardziej w takim przypadku też pomaga. Warto też powiedzieć, że zabieg w kriokomorze to nie jest tylko wejście na 3-4 minuty do zimnego powietrza, to jest cała procedura, tak? Na starcie jest to poprzedzone badaniem lekarskim. Żaden pacjent nie wejdzie do kriokomory bez zgody lekarza, który uczestniczy w całym procesie, no, powiedzmy tak, usprawniania kriokomorą.
Najpierw jest badanie ciśnienia i nie jest wcale przeciwwskazaniem nadciśnienia tętnicze. Oczywiście jest to przeciwwskazanie, ale względne. Jeżeli jest usystematyzowane, ustabilizowane lekami, lekarz stwierdzi w badaniu przy pomocy stetoskopu czy aparatu do pomiaru ciśnienia, że pacjent się nadaje i zrobi wywiad, osoba może jak najbardziej uczestniczyć w zabiegu. Jedynym takim przeciwwskazaniem bardzo ważnym to jest klaustrofobia, bo jednak jesteśmy zamknięci w małym pomieszczeniu, ale często pacjenci sobie radzą, bo chodzą w grupie, tak, do siebie rozmawiają, więc nawet jeżeli to jest mały lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami, nie ma problemu. Potem wchodzimy do tej części pierwszej przedsionka. Tak? Przedsionek to jest taka adaptacja organizmu, tam jesteśmy minutę. Tak? Później przechodzimy do komory głównej, tam jesteśmy 3-4 minuty i to jest tak naprawdę taka główna część tej kriokomory, w której jest tam temperatura od minus 90 do aż minus 160, która jest sukcesywnie zwiększana. Cała metoda usprawniania, tak, dochodzenia do zdrowia poprzez kriokomorę, to jest proces 10 zabiegów. Nie można wziąć sobie jednego zabiegu, czy chodzić niesystematycznie. Ze względu na to, że temperatura jest zwiększana systematycznie i adaptujemy ten organizm do uzyskania tej temperatury minus 160 stopni. Jeżeli pacjent przyjdzie na pierwszy, ostatni zabieg, to może być dla niego szokiem, bo na pierwszym wszedł na minus 90, potem jest minus 160. Reakcja dla organizmu może być naprawdę kolosalna, więc dlatego musimy wziąć 10 zabiegów i po tych zabiegach idziemy na półgodzinny blok ćwiczeń. Tam pod okiem fizjoterapeuty mamy zestaw ćwiczeń, które musimy wykonać. Nie wyobrażam sobie, żeby pacjent nie poszedł na taki blok ćwiczeń, więc tutaj apeluję do wszystkich, którzy korzystają z kriokomory, żeby uczestniczyli w tych ćwiczeniach, ze względu na to, że obkurczone naczynia krwionośne i mięśnie mogą ulec uszkodzeniu przy na przykład przebiegnięciu się po zabiegu kriokomory do autobusu, tak? Bo ten mięsień nie jest rozgrzany, jest obkurczony i może się naderwać, więc te ćwiczenia są nie tylko dla widzimisię jakiegoś fizjoterapeuty, ale żeby po prostu rozgrzać te mięśnie, przygotować do pracy, którą będą wykonywał organizm w powrocie do domu. Także jak Państwo widzicie, jest bardzo szerokie spektrum działania, jak również nie ma praktycznie takich przeciwwskazań. Oczywiście lekarz i tak decyduje przed wejściem, czy dana osoba może skorzystać, ale to, że będzie odroczony na przykład wizyta w tym momencie, nie, to jest przeplanowywany wtedy taki zabieg na drugą serię na przykład, tak? Jeżeli pacjenci nie tracą tej możliwości skorzystania z kryokomory, tylko na przykład w drugim turnusie, kiedy ustabilizują bardziej swoje ciśnienie, czy te inne przeciwwskazania zniwelują. Bardzo ciekawe informacje nam Pan tutaj przekazuje, dlatego chciałam nawiązać do Wałbrzyskiej Akademii Zdrowia, która już niebawem rusza tutaj w centrum. Bardzo istotna dla osób, które chcą zadbać o swoje zdrowie, chcą uzyskać bezpłatnych informacji. Oczywiście, to jest taki program, który chcemy wdrożyć w Wałbrzychu. Będzie to program kwartalny. Co kwartał będziemy się chcieli spotkać z naszymi pacjentami, ale również wszystkimi chętnymi, zainteresowanymi osobami do posłuchania, bo tak naprawdę będziemy tam bardziej szerzyć profilaktykę niż zaleczać już problemy, które pacjenci mają. Chcemy pokazać, jak ważna jest profilaktyka w dzisiejszych czasach, tak? Gdzie profilaktyczne zabiegi będą szybciej, bardziej skuteczne w długotrwałym procesie. Wałbrzyska Akademia Zdrowia jest to taki pomysł, który będzie krótkimi wykładami, które będą miały na celu ukazanie problemów, jakie mają w dzisiejszych czasach seniorzy, czy mają również osoby młodsze, tak? Bo to nie jest tylko nastawione na seniorów, to jest na każdych z nas. Będą tam wykłady najczęściej jakiegoś specjalisty z różnych dziedzin, czy ortopedii, czy kardiologii, neurologii, fizjoterapii, geriatrii, psychologii. Będą też pokazywane aktywności ruchowe, jakie możemy korzystać w Wałbrzychu, tak? Od zumby poprzez aktywności typu jazdy na rowerze, nordic walking. I będziemy mówili, jak to wykorzystywać w dysfunkcjach, które często pacjenci mają, czy jednostkach bólowych. Będzie to oczywiście bezpłatne, będzie można na to przyjść, będą przyjść każdorazowo, nie ma ograniczonej ilości osób ze względu na to, że sala gimnastyczna nasza pomieści bardzo wielką grono zainteresowanych. I tak jak mówię, będzie to kwartalne, będziemy informować w mediach, w prasie, także myślę, że będzie się cieszyło to dużym powodzeniem. My też będziemy informować o tych spotkaniach, a już 16 grudnia wielkie otwarcie centrum i tu też można przyjść
i zobaczyć na własne oczy, co oferujecie. Oczywiście, będzie można 16, tak jak Pani wspomniała, będzie to o godzinie 17 w naszym centrum otwarcie, w którym pokażemy, jak działa kriokomora, jak ona wygląda w ogóle i żeby to nie jest takie straszne, zamknięte pomieszczenie, w którym się tylko krzywda dzieje, jesteśmy na niskich temperatury narażeni, ale pokażemy i fizjoterapeuci nasi przedstawią zasady działania tej kriokomory i wskazania, przeciwwskazania różnego rodzaju. Dodatkowo będzie można zobaczyć cały dział naszej balneologii, elektroterapii, uzyskać informacje od terapeutów, ponieważ cały skład będzie czekał i będzie tylko do dyspozycji wszystkich gości i udzieli wszystkich informacji czy diagnozy, konsultacji fizjoterapeutycznych, jak również będzie możliwość zadania pytania przy okazji Wałbrzyskiej pierwszej inauguracyjnej Akademii Zdrowia gościom, którzy będą w tym momencie prowadzili wykłady. Także myślę, że warto przyjść i na pewno zobaczyć, co w Centrum Piaskowej Góry powstało.